Czy się spotkacie? Witam serdecznie na kolejnej wróżbie na moim kanale. Kochani, dziś dwie grupy do wyboru. Pierwsza grupa to tarot, karty klasyczne i obelisk czerwony. Druga grupa to Lenormand, piękna talia włoska lub obelisk kwarcu górskiego. Wybierzcie sobie pierwszą lub drugą grupę. Ja zapraszam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału i do klikania, lajków, komentowania. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne. I zaczynamy. Zaczynam od pierwszej grupy tarota. Mam nadzieję, że już dokonaliście szybciutko wyboru. Więc czy się spotkacie? Czy się spotkacie? Pokażcie, kochane karty, czy się spotkacie. Pokażcie, kochane karty, czy się spotkacie. Król mieczy. Rycerz kielichów. I osiem kielichów. W przełożeniu pustelnik, czyli on szuka tutaj jakiegoś rozwiązania problemów lub nowej drogi do Was. Jest sam, single, być może jest to osoba spod znaku panny i szuka tej ścieżek do Was, powiedzmy, tak? Tutaj są jakieś blokady, rzeczywiście, ale on myśli bardzo, bardzo tutaj w głowie, tak? Intelektualnie, co zrobić. Chce zawalczyć tutaj o spotkanie, rycerz kielichów, czyli emocjonalnie chce zawalczyć o jakiś flirt, romans, spotkanie i chce tutaj odejść od smutnych jakichś zdarzeń, które są między Wami, czy kłótni. Chce spojrzeć na to w nowy sposób, od początku, od zera, zacząć na nowo, nową szansę, czyli patrzy w nowe, patrzy się w nowy horyzont. Osiem kielichów to oczywiście pozostawienie spraw emocjonalnych, które Wam nie służyły, odejście, zostawienie uczuć emocji, które były jakieś negatywne, rozstanie, tak? Czyli macie tu jakieś rzeczywiście rozstanie, jakąś przerwę, jakieś blokady, ale chce tutaj zacząć coś nowego. Idzie w nowe i zastanawia się nad nowym, szuka rozwiązania i chce zacząć nową szansę, nową próbę tutaj czegoś, budowania czegoś. Czyli tak, spotkacie się. Spotkacie się, czekajcie na wiadomość i na propozycję spotkania oczywiście. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą, czyli karty Lenormanda. Czy się spotkacie? Czy się spotkacie? Pokażcie, kochane karty Lenormanda. Ja Wam przypominam, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Czy grupa, którą wybraliście, zgadza się z Wami, rezonuje z Wami? Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem i w filmiku, i w komentarzach, by zamówić u mnie wróżbę indywidualną, tylko dla Was osobistą. Zapraszam serdecznie. Czy się spotkacie? O, są jakieś tutaj problemy, kochani. Albo ex, albo jakaś surowa matka, albo właśnie tutaj ex-żona, ex-kochanka, ex-partnerka wtrąca się. Są na pewno komplikacje jakieś tutaj, bardzo zawiłości, problemy, skomplikowane sprawy. Ktoś może intryguje tutaj, psuje między Wami coś. Na pewno są problemy, być może też związane właśnie, jak mówię, z ex. Jest tutaj fałsz, działa ta osoba, Wasza ukochana, na dwa fronty. Być może zdrada, kłamstwo, nieufność, fałszywa jakaś gra, czyli nie pokazywanie uczciwej swojej normalnej, autentycznej twarzy, tylko maskowanie. Mamy tutaj dużo emocji, no i mamy tutaj chęć spotkania, owszem, ale to spotkanie jest tutaj utrudnione poprzez żmiję, czyli poprzez być może ex, poprzez jakąś surową matkę, poprzez jakąś chorobę, nauk, problemy, komplikacje. Także mamy tutaj trudności ze spotkaniem, kochani. Być może nawet też finansowe, pieniężne, tak? Pieniężne sprawy, jakieś problemy, komplikacje finansowe mogą być lub komplikacje uczuciowe, emocjonalne. Obie te opcje, dopasujcie do swojej sytuacji, mogą być obie te opcje, te interpretacje, więc
Każdy tutaj dopasowuje do siebie, ponieważ jest to kolektywna wróżba. Kochani moi, tutaj to spotkanie raczej jest trudne, może nie dojść do skutku poprzez tu jakieś właśnie poważne problemy, komplikacje i zawiłości, tak? Także tutaj widzę, chęć spotkania jest, ale są również ogromne problemy, no i nieufność, nieszczerość, być może też niewierność. Także tu widzę raczej problemy ze spotkaniem. Dziękuję serdecznie, czekam na Wasze komentarze, czytam je wszystkie, one mi dodają inspiracji. Dziękuję, zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.